No i siemandero, ekipa, dawno mnie nie było, ale już wracam. Znaczy już, może na chwilę, może na dłuższą chwilę, może jeszcze coś innego. Zobaczymy, co się urodzi, co się wykluje i co się okaże. A dzisiaj wyjątkowo, wrześniowo. Wrześniowo, wyjątkowo i co? I sobotnie, bo nudno się dzieje, także trzeba by coś troszkę nie... poprawić te nudy na pudy. Dobrze, mamy tutaj rozpoczęcie znowu kolejnego przeglądu jakiegoś tam XYZ, nie wiem którego, nieważne to jest, tylko szukam teraz jednego przycisku, gdzie go nie widzę, widzę, dobra, widzę i już odpalamy pierwsza kaseta, zobaczymy co na niej. Już momencik, chwilunia i jazda z koksem. Zobaczmy, co prezentuje pierwsza propozycja kasetowa dnia dzisiejszego po dłuższej przerwie. Nic nie prezentuje na razie, a jest, dobra. Mamy to, początek. Film pod tytułem Jodie Foster, Liam Neeson, Nell. Taki był tytuł. No i chyba tak będzie. Dalej, jeśli chodzi o... Oczywiście nie będziemy chcieli słuchać tego buczenia. Jeśli chodzi o ten tutaj nagrany film, to najprawdopodobniej będzie to Nell. Ale żeby to jeszcze nam się potwierdziło, utwierdziło w przekonaniu, to trzeba oczywiście troszkę się z kasetką pobawić, czyli sobie ją troszkę poprzewijać i obadać dokładniej. No, także tak to wygląda. Moi drodzy, mili państwo, tutaj jest tego trochę do przeglądania, także dzisiaj może troszkę fajnie czas wam zleci i coś ciekawego się odkryje. O, tu jakieś wycinki z gazety w następnej kasecie. Co tutaj jest? Niby komedia nagrana powinna być. Dobra, tutaj żeby nie przedobrzyć, to trzeba by zobaczyć, co tutaj jest. Niby, że rower Błażeja nagrany. Też ciekawostka, no ale co z tego, jak wiadomo, że to wszystko jest już, nawet jeśli to do przegrania teoretycznie, ale i tak tylko teoretycznie, bo materiał i tak musiałby być gdzie indziej wrzucony niż na słynną platformę z początkiem na Y, a z końcówką na U zwykłe, czy tam E. Bardziej. No i dobra, bo ja już tu nie włączam tego głosu, bo to co chwilę bym pewnie musiał się bawić tym pilotem. To pewnie będę robił, ale to później, jak tylko coś ciekawego się odsłoni, to wtedy głośność też będzie. No, także tak to wygląda. Działamy do przodu, zobaczmy. A tak dzisiaj ze 4 kasetki może się uda piknąć i coś ciekawego na nich, no co, ujrzeć, obejrzeć, dowiedzieć się i może odłożyć do zgrania, aby powiększyć filmową wideotekę, czy tam filmotekę, czy tam jeszcze jak to chce. No i koniec filmu będzie chyba, tak jest, bardzo dobrze, interesuje mnie i was ten obrót sprawy. Za chwil kilka będziemy mieli nową informację co do tytułu, mam nadzieję. To chyba teraz może włączę ten głos, bo jak się coś odsłoni, to będziemy zaraz reagować i się fascynować tym, co się odsłoni. Mam nadzieję, bo po to te akcje. I cóż tutaj będzie? Nie wiem, chyba kasetka nie jest podpisana. Dwójka, Zenon Laskowik. To ciekawe. Jakiś wywiad chyba, o ile dobrze widzę. Najprawdopodobniej będzie to wywiad. Jak zwykle taki, chyba to popularny materiał dosyć. Kurde, co tu zrobić, żeby to tak nie buczało? Denerwuje mnie to. Chyba jednak... A, no i dobra, czyli to był taki wywiad przed
słynnym, bez kozery powiem, 500. Tak, w sklepie jakieś tam akcje już tak zgrana i zużyta płyta, że do białości po prostu już porysowana wręcz się chyba trudno odtwarza. Już kogo to może śmieszyć, ileż to razy można jedno i to samo w koło Macieju powtarzać. Dobrze, teraz mamy, dalej mamy to samo. Tu jakieś może wiadomości, chyba tak. Czyli pewnie pani z ramy, albo pan z ramy, bardziej bym tak obstawiał. No, ale to tak jak powiedziałem, już w tym momencie to jest mało istotne, bo materiał niby fajny, ale i tak do publikacji na YouTube'kach się nie nadaje. Tak jest, czyli pani z ramy, w okularkach, krótko obcięta. Kryśka słowo swego czasu prawiła do widzów. Widzowie jak słup soli wpatrzeni pochłaniali każde słowo pani Kryśki. No dobra, zobaczmy co po tym. Może coś, jakiś serial, jakiś odcinek albo co. Przydałoby się. Nie da rady. Jeszcze. Jeszcze jakieś tam information. Kurde, aha, tu położyłem, dobra. Bo muszę mieć poprzewijane kasetki, żeby to szybko i płynniej, ładniej, sprawnie szło. Bo teraz sprzęcik nówka fajny do działań. O, tutaj mamy teraz co? Po filmie jakieś zapędy na dokumentalny film, ale mogę się mylić. Albo to jest jakaś zapowiedź, albo to jest teledysk też. Albo jeszcze coś innego. Zaraz się pewnie będziemy mogli o tym przekonać i dowiedzieć. No właśnie, jakaś infolinia. Nie wiadomo o co tu chodzi. No nie wiadomo o co tu chodzi. W sumie i tak mało nas to obchodzi. Nawet się rymuje. Czas na bezsenność. No dobra, no i tak niech będzie. Nie wiem co to ma być. Wywiad z kimś czy co? Tak, o, kto to jest? Czekaj, czekaj, no to akurat, to akurat z ciekawości może, zobaczę, któż to jest za jegomość, bo jakoś Agata i Rafał. No dobra, niech będzie. I to będzie chyba koniec. Już tutaj widzę, że raczej nic z kasetki nie wyciśniemy, czyli jeden film pod tytułem Nel. I dalej duperelstwo pomiksowane ze wszystkim i niczym tak naprawdę. Czyli nas to nie interesuje. Completos muchachos graciados. Raczej nie interesuje. No dziwne to coś tutaj to jest. O! Koniec kasety, dobra, mamy to. Dziwne to jest coś takiego, że ja tutaj nie mam czegoś, co powinienem mieć. Ale to tak tylko sam do siebie gadam. Teraz tylko sprawdzę jedną rzecz i wracamy do działań. Aha, zgadza się, dobra. To na bok i... Druga propozycja, tu chyba powinno być znacznie ciekawiej. No, na pierwszy rzut mamy pioseneczki. Ciekawe co po pioseneczkach, bo bardzo tutaj jest mocno zróżnicowany repertuar. Jeżeli to jest zaznaczone, co jest opisane na tych kartkach, które tutaj były wrzucone do opakowania, no to się zapowiada dosyć ciekawy materiał. Dziwne, że tu internetu nie ma. Wsysło? To jest akurat dziwne i podejrzane mocno. Jest, jest. A, tak, to się zgadza. Czyli Nikita miała być i jest.
Zaraz zobaczę. Później, aha, bo tu jest napisane, że tak. Nikita. Film, kartka, niby napisane. I zostało coś tam, 7 minut, ale film, kartka to teraz tak, albo to będzie, aha, dwójka, dobra, to tu by się to chyba zgadzało, bo tu sobie to ktoś poopisywał, czyli to by było Między nami partnerami, serial komediowy, to chyba powinno być, niby, i jeszcze po Nikicie powinno być trzecie, Tygrys, film dokumentalny, chyba, dziwne, nie wiem. A trzeba polować, zobaczymy co po tej Nikicie będzie, bo rzeczywiście tu chyba troszkę nas rzeczy może zaskoczyć. Ważne, że przewinięte to szybciej się można zaznajomić z materiałem, ale dziwi mnie, że tu internetu nie ma. Czemu? Powinien być, może się coś odłączyło. Muszę zaraz tutaj pokombinować, niech coś tu się niech przewija, ja idę robić porządki. A jest coś innego. No dobra, czyli mamy zgodność chyba z tym, co jest tutaj opisane. Ale nie do końca, bo nie wiemy, co za tytuł się tutaj nam pojawia. Powinno być nagranie z jedyneczki, a jest TV4. To dziwne. Czyli coś nie tak, jak powinno być. Ale myślę, że za chwilę się o tym dowiemy, a ja w międzyczasie się pobawię z kabelkami. Cholera, chyba za daleko to przewinąłem. Tu w ogóle to nie działa. Czemu? Chyba teraz trzeba było. Tak, pykło jest. Dobrze, zgadza się wszystko. Minimalna usterka, a jednak łączności brak było. Teraz już to naprawione, także będzie prościej to później wszystko obrobić przeze mnie. Dobra, i żeby wam oczywiście ten materiał zapodać. Mamy końcóweczkę chyba tej Nikity i w tym momencie będziemy zaraz mogli się przekonać, co tam na tym TV4 było zarejestrowane, zapisane i nagrane. Ne. No, tylko żebym znowu nie przedobrzył i nie da się pod na podwójnym. No, ten sprzęcik jednak Samsung, który służy do przegrywania, żeby było śmieszniej, z DVD na VHS. Kto takiego czegoś używał, nie wiem, ale przechwycone, działa, odtwarza elegancko, jak widać. To czemu by nie korzystać z takiego oto magicznego sprzęciku. Dobra, bo tu już coś nam się trochę wydłuża, ta kasetka. Bo to już druga jest. Nie, to dobrze, bo tak gdzieś co najmniej 10 minut na kasetę. No plus minus, bo wiadomo, raz jest więcej materiału, raz mniej. Raz się lepiej trafi w punkt, raz gorzej. Tu to, tam to, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, co to jest na tym TV4 nagrane, no. Nawet szybko przewija ten sprzęt. Nie ma co tutaj narzekać. Au, 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 au. Toż to weszło.
gorące akcje. No dobrze, ale to tylko przez chwilę. I będziemy zaraz wiedzieli, co to za tytuł. Fast Getaway. Jak to się czyta, jak to mówi lektor? Chyba nie zdążyłem, nawet na pewno. Pozostałeś dolar. Ale zaraz będziemy jeszcze mieli mikroszybką powtóreczkę. Cholera jednak, znowu, jeszcze raz. Teraz będziemy wiedzieć. W filmie Rabusie. Rabusie, czyli by to się wszystko zgadzało, tylko że stacja się nie zgadza. I dobra, przewijam. Tak, bo to jest na Rabusie. Zaraz zobaczę, poczekaj, bo może... A może i się zgadza stacja, tylko tu jest urwane i nie wiedziałem, że to jest TV4. No nic. Niemniej Rabusie to film, który jest teraz nagrany i po nim powinien być serial Zaginiony Świat. Nie, film dokumentalny. A może tu? Pierścień i Róża? Cholera wie, tu pozaznaczał koleś w ogóle jakimiś różowymi pisakami, jakimiś długopisami. O co ho? Nie mam pojęcia. Dziwne. No nic, zobaczymy po Rabusiach, ale zapewne to będzie jedynka, bo tak wychodzi z tego kawałka gazety, który tutaj mam przed sobą. Raz krzywo, raz prosto, no trudno, no nie da się tak. Da się pewnie, ale komu by się to chciało na stojaku ciulwie, co? Cały urok i piękno stojaka. Jest, o tygrysach dokument, czyli tu by się to nam zgadzało. Nie wiem, czy Rabusie to jest Popularyzm, czy nie. To film z 99 roku. Nie, 91. No i tyle. Czyli wiemy, że jest Nikita, Rabusie i dokument o tygrysach. Tak, i to będzie chyba koniec kasety, bo już widzę, że nie chce mu się przewijać. Aha, jeszcze na koniec jest słynna moda dogrywanka, bo takie kasety są właśnie z modą związane i jest ich tutaj od ho, 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 a może i jeszcze więcej. Całe modowe kasety, to jakby jakaś szafiarka była zainteresowana takimi materiałami archiwalnymi, dosyć z modą związanymi, to niech się odzywa na vhsrekords@2.pl, bo tam więcej pewnie information na temat nabycia takowych kaset. No i dobrze, mamy kolejną za sobą. I tutaj znowu przewinięta elegancko. Karteczki są. Zaraz się dowiem, co tutaj jest opisane. Nikita, tylko i wyłącznie. Jeszcze wypłata z bankomatu na tym papierku, z wypłaty z bankomatu. No dobra, można i tak, ale jest jeszcze przed tym, widzę, że MTV stare. Znaczy nie stare aż tak bardzo, tylko to takie świeższe troszkę. I po tym pewnie znowu będzie ta Nikita, bo to tak z reguły ktoś robił, czyli muzyka, zawartość opisana i z reguły albo muzyka, albo moda. O, bo to takie dwa tutaj motywy się przewijają przez te kasety. No ale chodźmy i sprawdźmy, czy tu jest rzeczywiście ta Nikita, żeby mieć pewność, że to właśnie... O, widziałeś to? Zapowiedź. Zapowiedź była, widziałeś to? O właśnie. Jest zapowiedź. Przed Nikitą jest zapowiedź. Ważne, że kaseta jest pod ręką, także bewisy, bewisy. Że też ktoś nie nagrywał dalej. Ależ szkoda. No dobrze, i to jest cała kaseta na bank z, no, jak to się nazywa, co ja miałem powiedzieć? No, z Nikitą związana,
bo widzę, że paragon, czyli ta wypłata gotówki, a właściwie ile wyciągnął ktoś kasy z ciekawości, wyblaknięty taki. O, kwota wypłacona 450 zł. Proszę bardzo. W 24 grudnia 2002 roku o 9:29 w PKO Banku Polskim 450 zł. Pewnie na prezenty. Czyli to jest Mikołaj. Kaseta mikołajowa. Ktoś chciał komuś prezenta zrobić. To i pewnie zrobił. No jeszcze w 2002 roku 450 zł to tak dosyć dużo było. A dzisiaj grosiki. Grosiki to są smyki. Kurde, gdzie ja mam teraz te klucze moje? Nie wiem, gdzie ja je położyłem. Chyba tam z przodu gdzieś. Cokolwiek tu położyć, to idzie zgubić wszystko w momencie. No dobra, przewijamy dalej. I mamy 20 minut dopiero. Aha, bo ja tak z reguły robiłem, że było 6 kaset, to była godzina. Teraz 4 kasety, to pewnie będzie to minut 40. Jakoś tak, plus minus. Wszystko się na razie zgadza. Jest tak, jak powinno być. Czyli żadnych fajerwerków, niespodzianek. Może i lepiej, bo przynajmniej szybciej i sprawniej przebiega ten przegląd. Chciałem powiedzieć stream. Blisko byłem. Ale może na stream przyjdzie pora też. O, koniec? Czyli co? Wynikitowało się, że tak powiem. Zaraz zobaczymy, bo tu nie mam, z licznikiem jest problem. Niby coś się przewija i pokazuje, ale no nie widać tego. Przewinął i tak teraz 2.43, ale już zdążył wcześniej przewinąć coś i to tak. Takie seto. O, jeszcze z Animal Planet jest jakieś nagranie. Ciekawe czy całe i to może być jakiś dokument. No, ale jaki? Trudno powiedzieć. No pewnie też jakiś związany ze zwierzątkami. Nawet na pewno. Zaraz wytestuję ten licznik, bo tu 2.46 chyba się nie przewijało. Czyli powinien być koniec kasety, jak się nie przewija. A jak się przewija, to wiadomo, cyferki zapindalają i no to by się chyba zgadzało. Animal Planet. Co to było? Nie wiem, ale jakoś tak nie bardzo chce mi się to dowiedzieć tego. Dlatego też, no co, przewijamy kasetkę dalej, ale nie ma ku temu sensu, bo nie kręci się licznik, czyli ewidentnie już na kasecie nie ma nic. No i jeszcze jedna, ostatnia, czwarta już. Też przewinięta, super, hiper elegancko. No działaj, wchodź. I co my tu mamy? Mamy też wyciąg z banku. Zaraz się dowiemy na jaką kwotę. Nikita jest na początku też. Cała kaseta chyba związana z Nikitą. No i oczywiście też, jak widać, jest fashion. Czyli moda. Czyli moda, ale po tym jeszcze też powinno być Mistrzowie Świata Zwierząt Tygrysy. Czyli zobaczmy, jaka kolejność. No i ile papy ktoś wyciągnął, bo to mnie też ciekawi. Dobra, zaraz. To musimy wrzucić. No przewijaj się. Co ty mi tu robisz? O co ci chodzi? I 20 zł było wyciągnięte 8 kwietnia 2003 roku. No tak. Czyli znowu przed kolejnymi świętami zapewne. To tylko ktoś korzystał z bankomatu w święta. Dobra, mamy tutaj tą Nikitę. Śmichy, chichy na bok. Cyk. I pyk. Pyk, myk, cyk. Jak ktoś ma ochotę, niech się odzywa. VHS Rekords, małpa2.pl. Tam informacje odnośnie kaset i innych różnych problemów świata całego. Nie, można też wysyłać oczywiście jakieś tam paczki, jak ktoś chce, bo nie wie co z kasetami zrobić, albo chce je przegrać, albo chce po prostu no,
nie wyrzucać ich na elektrograty, tylko dać im drugie życie, takie, które no właśnie chociażby w ten sposób będą zaprezentowane i pokazane, co za zawartość na nich była nagrana. No i to jest paczkomat CZE17M. Maila macie, telefon możecie sobie podać swój, bo do mnie przyjdzie i tak informacja, że przyszło coś do odbioru. Będę musiał uzupełnić tutaj tą informację o ten paczkomat rzeczywiście. Takie jakieś małe zmiany trzeba by wprowadzić. No dobrze, mamy dalej tą Nikitę i to się chyba dalej nam tu zgadza. Czyli to wyrzucam tu i będziemy mieli taki lekki, mały przedsmak tego, co może w jesiennej ramówce Zdzigoda się znajdzie częściej i obficiej, czyli może więcej kaset, może streamy. Zobaczymy, jak to pyknie po przerwie, bo dzisiaj rzeczywiście to jest taki mini powrót, a czy to będzie mini powrót na maxi skalę, no to się okaże po waszym zaangażowaniu też oczywiście w komentarzach, w mailach, nie wiem, w różnych prośbach i tak dalej i tym podobne. Zobaczmy, czy dalej ta Nikita, tak jest, to jest cała kaseta z Nikitą plus zapewne te zwierzaczki i zobaczymy, czy tak jest. Jeśli tak, no to mamy komplet i kaseta jest przerobiona. Dobrze, 3.16 to mamy na liczniku, to. Tu muszę jeszcze zrobić to i dopiero tamto. No dobrze, ale obym tego nie zapomniał oczywiście, bo to też się może zdarzyć. Debiut. Co to jest w ogóle? Jakaś informacja. A, to będą reklamy chyba. Czyli Nikita dalej leci. Tak mi się wydaje. Jak zwykle muszą być panie wyginające śmiało ciało, bo to pewnie ta Nikita musiała lecieć w późnych godzinach nocnych, skoro reklamy Erotico Tico są tutaj prezentowane. Aha, i teraz jeszcze ten wycinek z gazetki. Wycinek z gazetki. Chlub. Wrzucamy i dobrze. I tu już się kończy licznik. To nawet ciekawy jestem, czy ten o zwierzętach był materiał, bo chyba, no to wychodzi, że nie. Czyżby skłamał na w opisie tej kasety, albo za daleko przeleciałem. Zobaczymy. Zaraz to nadrobimy. O, już się pojawił licznik, który się zaczął kręcić, także będziemy zaraz mądrzejsi. O, nawet test kardzik się zachował, czyli grubo. Może będzie program telewizyjny też i zegar. No nie wiem. Szansa na to jest. I to raczej nie mała. A nie, to test kardowy by była plansza polsatowa? To jeszcze ciekawiej. Tak. O, nawet program jest. Patrzcie, ale jaja. No to powiem wam, że się chyba rzadko zdarza, żeby cały program polsatowy się pojawił na końcu, plus oczywiście z test kardem. Ciekawe. Dobrze, nie będziemy tu już włączać, bo nie wiem, czy nie leci jakaś muzyka czasem. Znowu jakieś wycinki, prawa i tak dalej, lewa. Prawda w negliżu, ty pierwszy odcinek. Ciekawe. No i dęcik, i plansza, i test kart. No, nawet na fajne zakończenie tego przeglądu znalezisko się pojawiło. Bardzo mnie to cieszy. No i oby tak dalej. Widzimy się znowu. Zobaczymy, może na żywo, może jakoś inaczej, może podobnie jak teraz. To na razie, ho.